serdecznie na kolejnej premierze filmowej zorganizowanej przez Białostocki Ośrodek Kultury. Dzisiaj Państwo będziecie mogli zobaczyć film Bolin, okruchy pamięci. Ta premiera, ten pokaz filmu, tak jak wspomniałem, organizatorem jest Białostocki Ośrodek Kultury, przyjacielem pokazu jest dystrybutor filmowy, Film Polska. Patroni medialni dzisiejszego wieczoru to Gazeta Wyborcza, Radio Akadżera i Radio Białystok, a współorganizator to Uniwersytet w Białymstoku. I myślę, że to jest miejsce na pierwsze brawa, bo bez tych wszystkich organizacji nie było dzisiaj. Szanowni drodzy Państwo, jestem ogromnie zaszczycona, mogąc przedstawić dzisiaj Państwu mój film Polin, okruchy pamięci. Chcę powiedzieć, że ten film nigdy by nie powstał, gdybym dawno temu, już sama nie wiem jak dawno temu, pewnie 10 lat temu, nie natrafiła przypadkiem, szukając czegoś zupełnie innego, na filmy amatorskie kręcone w latach 30. w polskich miasteczkach, w polsko-żydowskich miasteczkach. To była inna Polska, to były inne miasteczka. Te filmy ogromnie mnie poruszyły i od momentu, gdy je zobaczyłam, zapragnęłam zrobić ten film, by przyszli widzowie, patrząc na nie, mogli przeżyć coś, co ja wówczas, znajdując te filmy, przeżywałam. Jest to po prostu straszne, trudne, co z tym robimy i dalej. Bo żyjemy, musimy zintegrować nasze ludzi, którzy były mordowane przez Niemców. I tutaj w Polsce właśnie kraj jest taki kraj, gdzie najbliższe się spotkać z naszymi ludźmi. I chciałam Pani bardzo, bardzo dziękować za ten film. I spróbuję dzisiaj czasem grane koncerty integrować te emocje, które bardzo głębokie teraz czuję po filmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten film. Ja chciałbym spytać, dlaczego ten film tylko w trzech kopiach podróżuje po Polsce? Bo ja podczas tego seansu doznałem takiego, nawet bym to nazwał oczyszczeniem. I wydaje mi się, że naturalną sytuacją powinno być fakt, że do takiego Zabłudowa, Knyszyna czy Sejm przyjedzie ten film i ci ludzie w różnym wieku obejrzą ten film i doznają tego samego, czego mam nadzieję Państwo też doznają. Czy ja mogę Pan słowa powtórzyć dystrybutorom filmu? Może ktoś to nagrywał.